Torch RTA od DG Flowers RGB, czyli świecący atomizer. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy już nasz atomizerek. Sam jestem ciekawy, co to w ogóle będzie, czy to będzie działać, czy to w ogóle nie będzie działać. Zobaczymy, czy to będzie hit, czy kit, więc macie tutaj całe dane i inne rzeczy, jeżeli chodzi o cały atomizer. Znajdą się tam dwie grzałeczki customowo od firmy i wadka. Macie śrubokręcik i takie inne rzeczy, więc go do odpakowania. Żywy unboxing będzie dzisiaj robiony, więc zobaczymy. Pierwsze otwarcie. Jakby powiedzieć, no trochę jest podobny do Zeusa, coś takiego. Bubble glassik, ładny macik. Zwiększę wam trochę ISO, żebyście mogli go zobaczyć. Cyk. Nie no, bardzo ładny. Zobaczmy, co ma w środku. A ten misterek na razie postawimy tutaj. Zobaczymy, co się znajduje w środeczku. Oczywiście jakaś karta gwarancyjna, nie wiem po co, bo ogólnie na atomizer nie ma gwarancji. Nie wiem, kto by tam świadczył gwarancją. Cała karta instrukcyjna, czyli po prostu instrukcja obsługi, jak jest budowane wszystko. I to ciężkie pudełko, które się bardzo ciężko otwiera, znaczy wyjmuje. A jednak nie, dobra. Więc zobaczmy, co tu będzie. Bodajże nie wiem, czy to nie jest czasem parownik samej firmy Geek Vape'a, tylko pod jakąś inną nazwą. Bo wszystko jest identycznie to samo. Grzałeczki, muszę wam inaczej to pokazać. Grzałeczki typu takie same jak są w Zeusie. I watka. Cyk. No i silikon. Dobra. Ja już to wszystko przygotuję i za chwilkę się widzimy. Jeszcze zapomniałem zobaczyć bazy, więc odkręcamy i zobaczymy, jak to wygląda. Coś się z czym jest. Oczywiście komin, tak jak w Zeusie. Czyli mamy komin, mamy ten cały kap górny, coś takiego. Otwieranie identyczne jak w Zeusie, na ząbki, na zatrzask. Airflow, dosyć ciężko chodzi, spoczko. I tak, cała baza. Jak ona wygląda? Trochę pochylona, podobno do Dead Rabbita, V2. No i trochę ściągnięta Zeusa. I tu mamy ten cały pasek RGB, który nam doświetla. Nie wiem jeszcze, jak to działa, bo tego nie testowałem jeszcze. Widzicie, że dopiero go odpakowałem. Zobaczymy test na żywo, więc ja sobie to już montuję na boksa i zakładam grzałki. Teraz krótkie przebitki, jak zakładać grzałki. Grzałeczki zostają, ale watkę sobie użyjemy. Jedną z moich ulubionych i każdemu ją polecam, jeżeli chcecie mieć fajny smak i mieć od razu smak, a nie trzeba ją przepalać lub coś innego. Ja używam 2,5 mm grubości, ale jest jeszcze trójka, więc u mnie w sklepie zawsze możecie sobie ją dostać. Ja sobie zawsze biorę taki dłuższy kawałek, przecinam go na pół. I tak, żeby mi starczyło. Nie musi być równo, tak jak widzicie, tu mi się trochę bardziej ucięło, tu trochę mniej. Więc używamy tak. I teraz będzie już do wikowania. Tu nam się grzałeczki ostudziły. I wikowanie w sumie pokażę wam na zoomie, czy coś takiego, żeby to było takie bardziej przebitka, bo na kamerze trochę tak za kamery się dziwnie wikuje. Już grzeczkę mamy zamontowaną, więc ja sobie teraz zalewam oczywiście z róweczką. Nie, tego nie było. Spróbuję sobie Porn Series od GoBeersa i zalewamy sobie z róweczką, więc tu będzie przebiteczka, jak makro wygląda zalewanie czystej, świeżej grzeczki. Jako ten parowniczek będziemy robić pierwszy test już zawikowania, zalania. I zaraz w sumie też zobaczyć, jak to wygląda na przybliżeniu. Dobra, wisi. Czy to? Widzicie to? Przepraszam, nie można przeklinać, ale tak. Szybkie wymiary. Ostnik 510, 5,5 ml. Sorry, zadymiło troszkę.
Regulowany airflow, łatwy do zakładania grzałek i wszystko, co jest dobre. I aktualnie zobaczyliśmy, że to jest od Vape'a, więc to jest podfirma DigiFlavors, więc... Jeżeli chodzi o smaczek całego tego, tych grzałeczek, jest standardowy tak jak w Zeusie. Design też jak Zeus, komin Zeusa, baza troszeczkę zmieniona. Airflowy są troszeczkę większe niż w Zeusie. Łatwo montaż grzałek, tak jak mogliście zobaczyć. Znaczy przez kamerę to się też inaczej montuje. Więc tutaj jeszcze jeden teścik smaku. Wymijalne ustniki. Zalewanie też jest z góry, tak jak w Zeusie, więc zakładamy, zaciskamy. Ustnik jest dosyć dziwny, mamy dwa ustniki, bo nie wykręca się go tutaj z tego kapika, tylko z tego, tylko po prostu jest jeszcze taka mini dziureczka, znaczy otwór taki tutaj u góry jest, można go wyjąć. Fituje z moim boksikiem, no i ten RGB, to jest coś, które naprawdę warto chyba kupić na kolekcję, ten parownik, bo nie widziałem jeszcze takich parowników, żeby miały RGB. Chociaż był tam jakiś jeszcze jeden, ale to już kiedyś dawno. Chmurka jest sobie delikatnie chłodna. Usadziłem grzałki dosyć nisko, więc taka powinna być. Wata zawikowana tym, więc znaczy wata zawikowana, wata założona. Wikowanie to jest taki po prostu slang vaperski i moim zdaniem parowniczek oceniam 10 na 10 za RGB. To już robi 10 na 10. Smaczek, przepływ airflowu, no i duża baza, gdzie możemy sobie się popisać grzałkami. Fajnie umieścić i to wszystko, więc niedługo nowy sprzęt, czekajcie co czwartek, siemanko.